Śląska. Tak, i mamy teraz Rajza. Są my na terenie Rudy Śląski, Wirek. Już niedaleko do Piekur. Jadymy dzisiaj z czachowickimi cyklistami. Pogoda około 25 stopni, ciepło. Jadymy rzykać do Piekur.
co ja tu robię? Do twojej kamery. A to nie pierwszy raz. Już bym są w Piekarach Śląskich. Zatem, ten zrobił Nazareta, a Panie i Nauczyciela.
Roczałkowice. Dzisiaj to nawet Pilsko widać. Co? Pilsko nawet widać. To jest widać, ta taka tam daleko. Aha, tam, aha. Nie wiem, czy Tatry nie widać, ale trudno mi powiedzieć, aha, czy to nie są chmury, bo wiem, że udokumentowali stąd Tatry. Jest widoczne, jest przepiękne, bo zobacz, jak to widać. No, strumień elegancko jest. To mi się, by to mi się tak wydaje. No, no. A te chmury, to chyba są chmury. Aha, tamto. Ale wiem, że zrobiłem zdjęcie i było Tatry faktycznie. No. Możliwe, białe, to możliwe, że tam jeszcze śnieg będzie. A witam wszystkich już. To już jest granica Ligoty i Bronowa. A i balon leci. A tu go za bardzo nie widać, nad tymi drzewami balon leci. Tutaj na tej kamerze tego nie widać, ale prawdopodobnie albo to są chmury, albo Tatry tam. Trudno powiedzieć. Ale słuchajcie, jechaliśmy przez Pszczyna i co się okazuje? Taka babka na rynku nam godo, że na rowerach na rynku w Pszczynie nie jeździ się. I powiem teraz wersję oryginalną. Te rowery trzeba z tego rynku wypierdolić. Tak powiedzieli. No a jeden z cyklistów, pan z Ligoty, jeden cyklista z Miliardowic, powiedział, jak te rowery wypierdolić. Auta trzeba wypierdolić, a nie rowery. Motory, bo śmierdzą. Ale tacy ludzie się zdarzają. Nic na to nie poradzimy. Tacy, co po prostu nie rozumieją tej jazdy na rowerach, w ogóle nie jeżdżą na rowerach. No i trudno, no tacy ludzie są po prostu, ludzie i ludziska. No. Jechaliśmy do Zabrzega przez wał. No i tam we dwójkę my dotarli do Miliardowic. 4 czerwca 2017 rajd rodzinny rowerowy w Ligocie, 7 edycja. Ja sobie tu jeszcze trochę pojeżdżę i wracam do chałupy. Granica Bronowa.